Forum Kielecka Związku Harcerstwa Polskiego po raz drugi organizuje kongres Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych Województwa Świętokrzyskiego. Zaproszeni przez Świętokrzyską Radę Pożytku Publicznego. Przygotowaliśmy sesję plenarną, pracę w komisjach, podsumowanie. W tym roku na naszym kongresie, dzięki wsparciu innych członków Świętokrzyskiej Rady Pożytku Publicznego, gościliśmy dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Rusza za chwilę program wspierania rozwoju organizacji harcerskich i skautowych w Polsce. To jest specyficzny program. Dlaczego organizacje harcerskie? Państwo uznaje w organizacjach harcerskich swojego niezwykle ważnego partnera w dziele wychowania młodego pokolenia. To jest doświadczenie, które jest potwierdzone już setką lat historii ruchu harcerskiego w Polsce. Harcerzy nigdy nie uchylali się od tego, aby pomagać innym. Program, którego głównym celem jest wspieranie instruktorów, w tym, aby się stawali lepszymi przewodnikami młodych Polaków, żeby mieli środki na własne kształcenie, ale także wspieranie infrastruktury organizacji harcerskich. Cieszę się, że moi instruktorzy i Chorągiew Kielecka mogła być częścią tego wydarzenia, pokazując, że harcerstwo to praca z dziećmi, młodzieżą, kształtująca odpowiedzialnych ludzi w życiu dorosłym, a którzy to właśnie dzisiaj przygotowali część merytoryczną i panele dyskusyjne, dzieląc się swoim doświadczeniem z innymi członkami stowarzyszenia.